Młode chrześcijaństwo wykorzystywało do Eucharystii normalny chleb. I wtedy można było głośniej zaśpiewać: Panie dobry jak chleb. I to, co było wykorzystywane normalnie do obiadu, do innych posiłków, później było przeistaczane w ciało Jezusa Chrystusa. I oczywiście nie trwało to długo, bo już w III wieku postanowiono, że nie za bardzo można taki chleb wykorzystać, bo kojarzy się on z czymś, co jest pospolite. I chciano połączyć z jednej strony zwyczajność, a z drugiej bardziej uroczysty chleb. I wymyślono tak zwane korona. Pieczono płaskie chlebki, które później łatwiej było również dzielić w trakcie Komunii Świętej. Następnym krokiem od IX wieku zaczęto piec chleb niekwaszony i na nim sprawowano Eucharystię. Ale kolejny rozwój już był w ogóle bardzo ciekawy, bo czyniono z procesu tworzenia, pieczenia chleba wręcz część Eucharystii. Dzisiaj dokumenty liturgiczne zobowiązują księży do dyscypliny. 321 punkt OWMR, czyli ogólnego wstępu do mszału rzymskiego, zaleca, aby chleb, który będzie konsekrowany, miał kształt pokarmu, ale również zachęca, aby można było go dzielić, bo czynność łamania jest bardzo istotna. Przyczyniła się ona do terminu Eucharystia, jaki również wyraża jedność i miłość między ludźmi, którzy uczestniczą w Eucharystii. Zresztą w trakcie ofiarowania kapłan, kiedy podnosi patenę do góry, mówi: Błogosławiony jesteś Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Zobacz, chleb, z którego korzystamy w trakcie Eucharystii, jest biały. A białe to jest bardzo symboliczny kolor, bo biały łatwo zabarwić, nadać mu inny kolor. I teraz pomyśl, tak samo jest z mszą świętą, że ona nie może być tylko czymś zewnętrznym, czymś obcym. Ty możesz ją zabarwić tym, co jest dla Ciebie osobiste. Dlatego wejdź coraz głębiej w Eucharystię i patrząc na ten biały chleb, który staje się sakramentem, staraj się łączyć swoją codzienność z mszą świętą.